Cześć, to ja wasz Wojtuś Pietraszek. Tak, mam smutną informację dla nas wszystkich. Jest to bardzo trudna chwila w historii naszego wszechświata. Iż gdyż ja kończę 30 lat, więc po tym terminie mogę w każdej chwili zejść z tego świata. No i tak, to jest trudna sprawa. Ja to doskonale sobie zdaję sprawę właśnie z tego, że wy chcecie, żebym przecież nadal robił te filmiki i się nadal wygłupiał i was podszkalał w graniu na tych instrumentach strunowych. I tutaj właśnie no, cały czas się czuję też młodo, mimo że troszeczkę już tego wieku mam. Oczywiście to trochę przesadzam, prawda? Ale w porównaniu z niektórymi osobami, które oglądają moje filmy i na przykład mają po 15 lat, no to kurczę, ja mam dwa razy więcej. Ale trzeba przyznać, że cały czas czuję się młodo i to chyba wyraźnie też widać w tych wszystkich filmikach, że no, taki akurat mam na co dzień taką postawę śmieszną, troszkę głupawą, ale optymistyczną w większości przypadków. I teraz tak. Wiem, że chcecie mi teraz sprawić radość i wysłać mi prezenty. Tak, ja wiem. Kwiaty, kupony w Totka Srotka, jakieś inne takie Lego klocki. Tak, ale tu myślałem nawet nad czymś takim, że zamiast wysyłać, żebyście zamiast się wykosztowywać, moglibyśmy zrobić taką akcję promującą ten nasz wspólny kanał poniekąd, bo właściwie wspólnie go tworzymy, treści, które zamieszczam, są sugerowane przez was, więc właściwie ja jestem tylko takim pionkiem, który po prostu sobie łazi, się wygłupia i przykłada sobie jakieś różne dziwne rzeczy do twarzy, ale jednak tematy filmów są w większości przez was jakby można powiedzieć inspirowane. Właśnie. I tutaj moja propozycja byłaby taka, że filmik ten, ja akurat wybrałem, tak mi się wydaje, filmik, na którym gram parówką lub ewentualnie jakiś inny, ale mi się wydaje, że taki faktycznie śmieszny filmik, którym można byłoby zarażać innych ludzi, zamieścić na... Żeby każdy z was, fajnie byłoby gdyby wszyscy, ale każdy spróbował zamieścić u siebie na przykład na Facebooku ten śmieszny filmik. Chodzi właśnie o takie jajcarskie, nie jakieś takie szkolenie po mówieniu o teraz gramy coś tam. Tylko chodzi mi po prostu o zrobienie troszeczkę humoru, ewentualnie może wasza jakaś propozycja innego filmiku, który zrobiłem, a fajnie byłoby go zamieścić. Jednak mi się wydaje, że chyba to granie parówką jest jedno ze śmieszniejszych. Jak sam przed chwileczką oglądałem ten filmik, to sam się uśmiałem. Parówkowy zdzir, kłótwa. No to było dosyć zabawne. No i myślę, że żebyście zamieścili jako taki, można powiedzieć, podarunek od was dla mnie, to zamieszczenie na tego linku pod spodem z tego filmu, zamieszczenie go na swoich tablicach facebookowych i zobaczymy, wspólnie możemy zobaczyć wyniki oglądania tego filmiku, bo w tym momencie, jak mówię ten teraz do was tutaj, to jest 1500 odwiedzin tego filmu i ciekaw jestem bardzo, jak to się zwiększy. Zobaczymy, jak to będzie się zwiększało. No i jeszcze jedna rzecz, o której wam nie powiedziałem, to 30 lat kończę 22 września. Tak, teraz wszyscy będą wiedzieć, tak. 22 września, zresztą to i tak na Facebooku i na innych portalach ja to wszędzie zamieszczam, no bo nie ma co tu się kryć. No i po prostu no, 22 wrzesień i 30 lat i po prostu może być zgon, albo może nie. Mam nadzieję, że nie, bo to by trochę było głupio. Nie? Jeszcze dużo rzeczy mam do przekazania. Covery ledwie zacząłem grać, ledwie zacząłem robić, więc kurde, no właściwie wypadałoby, żebyśmy dalej wspólnie te covery organizowali, wymyślali i żebym je nagrywał. No myślę, że pomysł jest dobry. Zamieście
na fejsie ten, mój filmiczek. A myślę, że będzie śmiesznie, że będzie wesoło. No. Będzie rosło oglądalność, tak, sru. Dobra, nie zajmuję wam czasu. Narazisko. Bo już mi kości szczelają. Oszku. Dobra, pa, pa.